Istnieje duża szansa, że na Euro 2024 zobaczymy sporo twarzy znanych z polskich boisk. Ja chciałbym, żebyście w komentarzach dali znać, który według Was, były lub obecny piłkarz ekstraklasy, zrobi największą furorę na niemieckich boiskach. O kim będzie można powiedzieć, że dobrze się zaprezentował i być może po tym turnieju zostanie wytransferowany do jeszcze lepszej ligi. Zobaczcie te nazwiska, bo jest ich naprawdę sporo. No to chyba najbardziej ekstraklasową kadrą, jaka może pojechać na Euro, jest zdecydowanie reprezentacja Słowacji. Przed nimi dwa mecze towarzyskie teraz, San Marino 5 czerwca i z Walią 9. Wtedy z tej szerokiej kadry zostaną już tylko ci najlepsi. To jacy niekoniecznie starzy Słowacy znani polskim kibicom mogą jechać na turniej w Niemczech? Zacznijmy od bramkarzy. Tutaj jest Henrich Rawas, który przecież jeszcze przed chwilą bronił w barwach Widzewa, a od stycznia jest zawodnikiem New England Revolution. W MLS do tej pory 8 meczów, w których puścił aż 17 bramek, z czego 4 dostał od Messiego i spółki z Interu Miami. Wśród obrońców jest były Lechita, Vernon DeMarco, który Poznania nie podbił, a obecnie jest zawodnikiem Hatta Club ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W środku pola jest oczywiście miejsce dla Andreja Dudy, którego chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. W tym sezonie Serie A w barwach Lasu 32 mecze, 1 gol i 4 asysty. Na skrzydle Lukas Haraslin, który swego czasu w Lechii Gdańsk potrafił pokręcić rywalami. Teraz robi to w barwach Sparty Praga, z którą ostatnio zdobył Mistrzostwo Czech. Do tego dochodzi jeszcze Lubomir Tupta, który przebywał kilka miesięcy w Wiśle Kraków. Nie wiem, czy pamiętacie, to był sezon 2019-2020. Dzisiaj jest zawodnikiem czeskiego Slovana Liberec. Do tego dochodzi pokaźna lista rezerwowych, którzy ewentualnie mogą załapać się na wyjazd do Niemiec. A na niej są, uwaga, Bobcek z Lechii, Kapralik z Górnika, Zrelak z Warty, Pokorny ze Śląska, a do tego jest jeszcze Erik Żirka, który swego czasu zakładał koszulkę Górnika, a obecnie fruwa po skrzydle w Wiktorii Pilzno. No dobra, była Słowacja, a teraz czas na Słowenię. Tutaj też jest pełno dobrze nam znanych twarzy. W szerokiej kadrze na Euro 2024 znaleźli się Erik Janża, który ma przecież za sobą bardzo dobry sezon w barwach Górnika za. Do tego Micha Blazić, który nie ma za sobą bardzo dobrego sezonu z Lechem Poznań, ale w szerokiej kadrze się znalazł. Dobrego sezonu nie miał też Luka Zachowicz, który ostatnio w Pogoni Szczecin grał bardzo mało. 25 meczów, zaledwie 1 gol i 3 asysty w tym sezonie. Bardzo, bardzo słabo. A do tego towarzystwa dorzucam jeszcze były niewypał Legii Warszawa, czyli Benjamina Werbicia. Pewnie mało kto pamięta, że on był w Warszawie, bo to jego występy w koszulce drużyny wówczas prowadzonej przez Wukowicia były po prostu strasznie, ale to strasznie bezbarwne. W każdym razie teraz dzieli szatnię z Drągowskim w Panathinaikosie i ma szansę jechać na Euro do Niemiec. A skoro już jesteśmy przy Panathinaikosie, to ze Słowenii skaczemy do reprezentacji Serbii. Piłkarzem Panaty jest przecież też Filip Mladenović, który u nas grał z sukcesami w Lechii i Legii, a w tym sezonie dorzucił do tego wszystkiego Puchar Grecji z koniczynkami. W tym sezonie 44 mecze na koncie, 2 gole i 5 asyst. Do tego w kadrze Serbii znalazł się inny były piłkarz Lechii Gdańsk, bramkarz Wania Milinkowicz-Savić. W tym sezonie 27-latek zajął z Torino 9 miejsce w Serie A. Nieźle, wyżej od Napoli. W 36 meczach puścił tylko 31 bramek. No to kto tam nam jeszcze został? W kadrze reprezentacji Chorwacji jest Josip Juranović, który w tym sezonie walczył o utrzymanie w Bundeslidze z Unionem Berlin. Udało się, łącznie 27 meczów i 3 asysty. W meczach grupy B prawdopodobnie zobaczymy też innego byłego legionistę, Ernesta Muciego. W tym sezonie albański pomocnik miał bardzo dobre momenty jeszcze w barwach drużyny z Warszawy. 3 gole strzelone Aston Villa, taki wyczyn poszedł w świat. W lutym za duże pieniądze trafił do Besiktasu, w którym do tej pory strzelił 4 gole w 17 meczach. Zobaczymy, jak sobie poradzi w grupie z Chorwatami, Hiszpanami i Włochami. No będzie miał pole do popisu, a jak dobrze wiemy, z tymi mocnymi Muci lubi grać i potrafi grać. Dużo lepszą sytuację w grupie od Albańczyków na pewno mają Rumuni, którzy będą rywalizować z Belgią, Ukrainą i wspominaną już Słowacją. To jest taka grupa, w której może wydarzyć się dosłownie wszystko. Niby Belgowie są faworytami, ale w kadrze reprezentacji Rumunii mamy dwóch zawodników Rakowa Częstochowa. Bogdana Rakowitana i Dejana Sorescu. Ten drugi był ostatnio wypożyczony do tureckiego Gaziantepu, w którym wystąpił w 17 meczach, strzelił 4 gole i zaliczył 2 asysty. I tą naszą wycieczkę śladami piłkarzy ekstraklasy
skończymy w grupie F, bo tutaj będzie walczyć o punkty reprezentacja Gruzji, której też są oczywiście znajome twarze. Otarka Kabadze z Krakowi oraz Nika Kwekweskiri z Lecha Poznań. Zresztą to rzut karny zawodnika kolejorza dał Gruzinom historyczny awans na Euro w Niemczech. Ich selekcjoner, a w przeszłości piłkarz Bayernu Willy Sagnol, nie ukrywa, że lubi sobie czasami rzucić okiem na mecze ekstraklasy. Myślę, że Otarka Kabadze biega więcej niż ja biegałem. Bardzo lubię jego sposób grania, nie zaciąga hamulca ręcznego. Dodatkowo jest w 100% poświęcony drużynie, niezwykle skoncentrowany. Wszyscy moi zawodnicy mają tą cechę i dlatego ten sukces mnie tak cieszy. Ci faceci naprawdę na to zasłużyli, wierzyli w swoje marzenia, ciężko pracowali i oglądają tego efekty, powiedział Sagnol w rozmowie z serwisem sport.pl. Dodał również, że Ekstraklasa jest bardzo intensywną ligą. No i jak go tutaj nie lubić? A do tego w kadrze Gruzinów znaleźli się jeszcze znany z występów w Śląsku i Pogoni, a obecnie świeżo upieczony mistrz Cypru Lashad Wali, były piłkarz Wisły i Lecha Georgi Citaiszwili oraz bramkarz Luka Gukeszaszwili, który przez lata był związany z Jagiellonią Białystok, ale nigdy w niej nawet nie zadebiutował. Co za ekipa. Nie ukrywam, że ja za tych byłych i obecnych piłkarzy Ekstraklasy będę trzymać kciuki. Niech chłopaki się dobrze prezentują na niemieckich boiskach, niech grają na tym Euro, niech odnoszą sukcesy, bo zawsze później będzie można powiedzieć: o, widzieliście tego? No, on grał u nas, w Ekstraklasie, kopał się tam w niecieczy, a teraz proszę bardzo, robi karierę gdzieś na zachodzie. Zawsze to jest takie fajne, prawda? Jestem ciekaw, czy wy również będziecie trzymali kciuki za tych byłych i obecnych piłkarzy Ekstraklasy na Euro. Słuchajcie, jest jeszcze jedna akcja, bo my z kanałem Zza Połowy chcemy przystąpić do tego Euro 2024 z 60 na plecach. Co to znaczy? Ano, chcielibyśmy mieć na liczniku 60 tysięcy subskrypcji. Brakuje nam już niewiele. Ja za wszystkie subskrypcje, które cały czas przybywają, cały czas jest ich coraz więcej, dziękuję. Dzięki, że z nami jesteście. No i liczymy, że jeszcze więcej osób dołączy do tej naszej drużyny. Ja Wam mogę obiecać jedno: super materiały i super emocje podczas Euro 2024. Bądźcie z nami, bądźcie z kanałem Zza Połowy. Dzięki, do zobaczyska. Widzimy się wkrótce. Pa!